Za nami trzeci, a zarazem ostatni dzień 30. Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Ten dzień swoją obecnością naznaczył przede wszystkim premier Mateusz Morawiecki. Zaraz po jego przyjeździe zorganizowana została konferencja prasowa, w trakcie której powołana do życia została Dolnośląska Dolina Wodorowa. Jestem przekonany, że właśnie Dolnośląska Dolina Wodorowa, jedna z pięciu, które chcemy utworzyć na terytorium Rzeczypospolitej w najbliższym czasie, dobrze przysłuży się do transformacji energetycznej, do rozwoju gospodarczego, do wejścia na wyższy szczebel rozwoju technicznego i technologicznego naszej gospodarki. Dziękuję bardzo. Aby Dolnośląska Dolina Wodorowa mogła powstać, potrzebny był podpis marszałka Cezarego Przybylskiego. Podpisaliśmy właśnie porozumienie w sprawie powstania Dolnośląskiej Doliny Wodorowej, drugiej w Polsce, a więc absolutny sukces. To też docenienie tego potencjału, jaki jest na Dolnym Śląsku, tego potencjału intelektualnego, naukowego, bo sygnatariuszami tego porozumienia są również nasze dolnośląskie uczelnie. Ogromnego potencjału małych, średnich, ale i tych wielkich firm, które znajdują się na Dolnym Śląsku. Do współpracy zaproszone zostały również samorządy. Wydarzenia trzeciego dnia zdominowała wieczorna gala, w trakcie której rozdano najważniejsze nagrody 30. Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Człowiekiem roku forum jubileuszowego został pan premier Słowenii Janez Janša. Dziękuję za zaproszenie. To dla mnie wielka radość być dzisiaj z Państwem w pięknym Karpaczu. Na naszych oczach 7 lat temu doszła do napadu zbrojnego i wywołania konfliktu wewnętrznego. I oto przyczyna, dla której tegoroczne Forum Ekonomiczne przyznało nagrodę specjalną forum właśnie dla społeczeństwa ukraińskiego za jego wytrwałość. Dziękuję serdecznie Polsce za solidarność, za stałe wsparcie niepodległej Ukrainy. Dziękuję bardzo. Pierwsi laureaci naszej nagrody to liderzy Związku Polaków na Białorusi. Więziona już od 5 miesięcy prezes Związku Polaków na Białorusi pani Angelika Borys i członek Rady Naczelnej, wieloletni dziennikarz pan Andrzej Poczobut. Niestety przez obecną trudną sytuację na Białorusi wyróżnieni nie byli w stanie osobiście odebrać nagrody. Jestem bardzo dumna i jestem bardzo wzruszona, że my odbieramy tę nagrodę zamiast Angeliki Borys i Andrzeja Poczobuta. Teraz pozostaje nam już tylko czekać na 31. Forum Ekonomiczne w Karpaczu, a te dopiero za rok.